3, 2, 1 i 0. Leci butelka. Proszę, proszę, traf. 2 days later. Dalniej, 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 dalniej i... Uuu! Stanęło na korku, co jest? Mamy to. Ile to jest metrów? 417 metrów. Tym samym pobiliśmy rekord youtubera Soar Milo w najdłuższym rzucie butelką, który wynosił aż 350 metrów. Sam Soar Milo powiedział nawet, że I really don't think anybody's gonna ever be able to beat this record. A to dopiero jeden z aż 6 rekordów, które będziemy pobijać w dzisiejszym odcinku. Dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górze i subika z dzwonkiem tam na dole, a my lecimy pobijać kolejny rekord, który należy do Kepcia i polega on na jak najszybszym zdobyciu wszystkich medalionów. Jak widzicie, jesteśmy w busie, ja odpalam timer, wyskakuje i lecimy na pierwszą miejscówkę, czyli za światy, bo tam znajduje się pierwszy medalion. Ja pierdzielę, ile tu ludzi leci. Nie, no wy sobie chyba jaja ze mnie robicie. Dobra, to chyba nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Siema, byku, co tam? No, typ mnie pikaksuje. Mamy pierwszego fraga. Ja chyba się nie pierdzielę w tańcu. Rzucam wyzwanie. Zdejmuję pojemnik. Pojemnik. Co ja gadam? Posąg. Leżysz. Najgorsze jest to, że ja mam 0 HP i ktoś mnie zabija! Spokojnie, spokojnie. To dopiero pierwsza próba, tak? Mamy czas. Próba numer 2. Wyskakuję z busa, odpalam timer i lecimy. Tym razem wojownicze włości. Proszę, żeby się udało, bo ja już nie mam siły. Nie, no tu znowu leci milion osób. Co się dzieje? Ja wyku, leżysz. Bro, niski. Nie, no już mnie ktoś bombi. Ja pierdzielę, mam 0 HP, nie wierzę. Zostaw mnie spokojnie. Mamy skrzydło, one mi się mega przydadzą w późniejszych etapach gry. Dobra, detonuję ten posąg. Mam to w dupie. Dawaj to. Leżysz. Leżysz. Oj, chłop mnie bombi. Mega, 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 daj tą aptekę. Ja pierdzielę, chłop mi ptakiem leci na mordę. Dostał 20. Ja mam 0 HP. 50. No jest przypał. Jest przypał, a czas leci. Bombie ich. Leżysz. Ma 0. Ma 0 HP. Dawaj, 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 dawaj. Gin, gin, gin. No i nie żyje, no i nie żyje. Ze snajpy dostałem. O! Dobra, próba trzecia. Jazda, lecimy. Teraz musi się udać. Nie ma innej opcji. Nie no, co ja robię? Ja nawet nie dolatuję na miejscówkę. Ja chcę pobić rekord świata, a na miejscówkę nie umiem dolecieć. Jestem tragiczny. Siema, mordo. Leżysz? Dobra, ale tutaj poleciały tylko 2 osoby. Jedną zabiłem, a druga dopiero ląduje. Co on robi? 30. 60. Jestem gównem. 90. Leżysz. Wychodzi na to, że ja mam czystą miejscówkę. Dobra, posąg leży. Wezmę tutaj jeszcze ulepszoną skrzynkę. Jakiegoś biga poproszę. Snajpa. Dobra, jest git, jest git, jest git. Walimy boty. Leży. 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 Nie, tu jest typo. Daj mu snajpę. Mam coraz mniej czasu, muszę się szybko z nimi uporać. Leży, leży. Dobra, bierzemy to. Pokonaj Aresa, ja już mam ostatecznego bossa. Detonacja, szybko, 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 szybko. On ma 0 HP praktycznie. Leżysz, leżysz, mamy to! Wreszcie, pierwszy medalion, gdzie on jest? Mamy to. Bierzemy medalion, bierzemy karabin, pijemy minisy, pijemy biga i lecimy po następny. Oni się tam biją, to jest idealna szansa, muszę tam wjechać. Jest bot, halo. Gień, 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 gień. Nie no, chłopie, rzucę jakieś gówno na... Umrzyj! Leżysz, ale to dopiero połowa. Muszę teraz sługusów zdetonować. Jeden leży, drugi leży, trzeci leży, czwarty leży. Dobra, teraz Zeus. Najcięższe zadanie. Gin, 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 gin. Masz 0. Ja mam. On mi leci na mordę. Dobra, leży Zeus. Mamy kolejnego mityka. Minęło 6 minut, czyli aż połowa mojego czasu. Jeśli chcę pobić ten rekord, naprawdę muszę się pośpieszyć. Warto zaznaczyć, że w poprzednim sezonie było 5 medalionów. W tym sezonie są tylko 4. Także teoretycznie to zadanie powinno być łatwiejsze do wykonania. Ale Kepciowi pomagał jego kolega Szymi, a ja jestem wyłącznie sam. Także można powiedzieć, że szanse są wyrównane. Dawaj, dawaj. Nikt w ogóle nie wziął tych medalionów. A nie, wziął. Z zaświatu wziął ktoś medalion. To przypał. 250 metrów niecałe. Muszę się bardzo postarać i mega skupić. Piję Big Potę, a tu w ogóle biegnie typ z kolejnym medalionem. Jest tu, jest tu. Leży, mam medalion, mam medalion. Dawaj to, dawaj to, podnieś ten medalion. To się może udać, to się może udać. Szybko, proszę, żeby nikt teraz mnie nie dojechał. To musi się udać. Boże, dawno się tak nie stresowałem. Jeden wilk, drugi wilk, trzeci wilk. Przeładowanie. Leżysz, leżysz, leżysz. Nie, typ. Tylko nie to. Nie, no nie dało się gorszego momentu. Proszę, stary, ja muszę tylko zabić tego bossa i go zlutować. On ma 0. On ma 0. On ma 0. On ma 0. Leży. Medalion, medalion, medalion. Jest! Mamy to.
stop! 9 minut 39 sekund, tym samym pobiliśmy rekord Kepcia. Let's go! Wow, ale mamy fuksa. Ja mówię, chłopie, coś się zrobił. Kolejny rekord świata, który będę musiał pobić, to najszybsza śmierć w Fortnite i wynosi ona tylko i wyłącznie 21 sekund, a należy do jednego z największych youtuberów Fortnite'owych na świecie, czyli Cyphera PK. Warto zaznaczyć, że czas zaczynamy liczyć dopiero wtedy, gdy wyskoczę z busa. Moja taktyka jest taka, że wyskakuję, ląduję na ten posąg i muszę jak najszybciej z niego zeskoczyć, bo to jest najwyższe miejsce na mapie. Pyk, skacze, no nie wierzę, to musi się udać. Pierwsza próba, ja wygrywam. Dobra, dawaj na to skrzydło. Slide i lecę, czas stop. Nie gadaj, przysięgam, to była pierwsza próba. Jeśli mój stoper na telefonie się nie pomylił, to zrobiłem 15 sekund i 37 setnych, co jest jednoznaczne z tym, że właśnie pobiłem kolejny rekord świata. Następny rekord należy do zagranicznego youtubera Mac Creamy, który zdobył koronkę w zaledwie minutę i 25 sekund po wyskoczeniu z busa. Właśnie wczytało mnie do meczu i teraz mam bardzo ważne zadanie, bo muszę znaleźć kogoś, kto ma koronkę, żeby później zobaczyć, jak ta osoba wyskakuje z busa. Widzę typa z koronką, pokaż mi jego skina. Szybko, mam 8 sekund. To jest Bambik. Z full Bambik, z Bambik killoffem. Świecący łeb. Nic się... świeci się. Ten typo. Wydaje mi się, że chłop, który... Teraz mam go centralnie na celowniku, ma koronkę. Dobra, jeśli to się uda, to jestem jakimś szefem. Tak, świeci mu się ryj. Boże święty, jak to się uda. Dawaj to. Mam broń, mam go, to jest on. Gin. Chodź tu! Nie no, on teraz używa Zeusa. Leży, koronka! Mam koronkę! Nie wiem kompletnie ile czasu, bo w ogóle zapomniałem wyłączyć stoper. Minuta 25 raczej powinna być pobita, sprawdźmy to. No i dobrze mi się wydawało, tak jak widzicie, 36 sekund, tym samym pobiliśmy kolejny rekord. Rekord, który będę teraz pobijał, również należy do Macrimiego i polega on na jak najdłuższym przetrwaniu, stojąc tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Jak mam być szczery, to chyba będzie najłatwiejszy rekord do pobicia w dzisiejszym odcinku. Brałem sobie już zielonego skina i taktyka jest prosta. Muszę sobie po prostu znaleźć jakieś drzewko na środku mapy, wylądować na nie i liczyć na to, że siądzie strefa. Dobra, wyskakujemy z busa i wydaje mi się, że to drzewko jest idealne. Po środku jeziorka, no może trochę sas wygląda, ale będzie dobrze. Wierzę, że uda mi się to pobić. Uwaga, pyk, wylądowałem, start i od tej pory nie mogę się w ogóle ruszyć. Ciężkie życie, influencer. Jesteś ślepy? Czy ja się świecę na tym drzewie jak psu jajca? My nie zauważył. Korzystając z wolnej chwili, jak siedzę sobie na tym oto pięknym drzewku, opowiem wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli o mnie. Tak, ja jestem sponsorem własnych odcinków, także jeśli doceniacie moją pracę i chcecie mnie wesprzeć, to wpisujcie kodzik MatekFM w sklepie Fortnite. Będę wam mega, ale to mega wdzięczny. Buziaczki. Jak ta gra wygląda? Tutaj typ z Zeusem, tam jakiś ptak lata. To ja gram. Pierwsza strefa ruszyła i mamy dobre wieści, bo jestem praktycznie w środku zona, także chyba lepiej się nie dało. Jeśli nic dziwnego się nie wydarzy, to dokładnie za minutę rekord zostanie pobity. To jest najbardziej stresująca minuta w moim życiu. Days later. 7 minut, let's go, rekord pobity, ja jestem, nie wiem, w szoku. Jakim cudem to jest rekord świata, przecież to jest chyba najprostsza rzecz na świecie. Siedzisz i nic nie robisz. Dobra, no, niby rekord pobity, ale ja z tego drzewa nie schodzę. Stójmy tu jak najdłużej i po prostu ustalmy rekord, którego nikt na pewno nie pobije. Halo, ziomek. Nie no, mama nagle mu do pokoju wbiła. Co tu się dzieje w tym meczu? Ale już mamy prawie 9 minut. Byczku, ty może to jest mój ziołek, bo mamy tą samą taktykę, może on też rekord świata pobija. Tutaj jest jakaś zadymka. A on odjeżdża, dobrze, uciekaj stary, nie bijcie się, idźcie stąd. Ja wszystko mnie spędzi, bo się tak spociłem. Może to przez to, że się nie myłem od 2 tygodni. No i wyspa się zrespiła, to jest koniec. Jak ktoś wejdzie na tą wyspę, to nie ma opcji, że mnie nie zobaczy. 12 minut i 50 sekund, także praktycznie podwoiliśmy rekord. No i koniec, strefa bije po 1, ja mam 100 HP. Także teoretycznie mogę tu wytrzymać jeszcze 100 sekund, ten typ sobie poszedł. Nie wierzę w to, on naprawdę nie był AF? Jak to jest możliwe, skąd się biorą tacy ludzie? Nie rozumiem. Chłop tak gra casuale, wyobrażasz sobie? 14 minut, 22 sekundy. Ja schodzę z tego drzewa, ja przeżyję? Proszę, powiedz, że przeżyję. Żyję. Widzowie, robimy akcję. Jeśli uda mi się wygrać tą grę, to zostawiacie łapkę w górę. Lutujemy to w sensie wyspę. Sztandar już prawie gotowy. Co my tu mamy? Mamy aptekę, mamy ptaka. Dobra, jedną aptekę walę, biorę to. 4 chłopa tylko żyje, dobra, to jest easy win. Detonacja. Leżysz! Macy, dawaj to. Nie ze mną te numery. Matek na awku detonuje typa, on miał wszystko. 5 sekund, kolejna strefa. Musi siąść. Ja pierdzielę, ale zadało. Co to jest?
Ogarniasz czy nie ogarniasz? Oj, mordeczko, giniesz, giniesz. Łatwo? Dobra, dawać mi to ostatniego oponenta. Widzę cię. Boże, jestem gównem. Bijmy się jak prawdziwi mężczyźni. Robię tak, 360. No scope. O ja pierdzielę, centymetr obok głowy. O zero. Ej, giniesz. Giniesz, przykro mi. Albo nie giniesz. Giń! Kolapsuj to. Leżysz. Let's go! Mam nadzieję, że pamiętacie, o co był zakład. Łapeczka w górę, lecimy z kolejnym rekordem. Jestem jakiś najlepszy, ja wszystkie rekordy za pierwszym razem próbuję. No co tu chodzi? Jeszcze se winka robię. Kepciowi w trakcie jednego meczu udało się otworzyć aż 35 skrzynek, co stanowi rekord świata. No, mam nadzieję, że nie na długo, bo teraz przyszła moja kolej. No to lecimy. 35 skrzynek do zlutowania. Mam nadzieję, że się uda. Rekord Kepcia, no już drugi w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten też uda się pobić. Lecimy sobie na szpanerski step. Tam jest generalnie mega dużo skrzynek i ta miejscówka była strasznie oddalona od busa, także mam nadzieję, że nikt tam nie poleci. Co tu się dzieje? Lama na drzewie, gościu, lama na choince się zrespiła. Pierwsza honorowa skrzynka, ja muszę na szczęście rekinamota namalować na niej. Mamy to. Już tylko 34, żeby wyrównać, ale my chcemy pobić, więc 35. Skrzynka numer 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, mam dopiero 6 skrzynek, a za 20 sekund leci kolejna strefa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, złota pompa, 14 i mamy lekki przypał, bo dojechała nas strefa, ale ja mam apteczkę, także wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 21, 22. Mamy 22 skrzynki, a więc do wyrównania rekordu zostało mi tylko i wyłącznie 13. A drugi problem jest taki, że strefa jest mega, ale to mega daleko, także muszę... Nie wiem, co zrobić w sumie. Idę chyba tutaj, zlutuję jeszcze te skrzynki. Mam nadzieję, że nie zginę od zonu. No mam dwie apteczki, także powinienem dać radę. 23, 24. Mamy auto. O, dupa. Co ja robię? Co ja robię? Matko jedyna, nie! No idziesz do domu! Otwieram tą skrzynkę, 25, biorę aptekę. Nie ma, ja myślę, że to jest na easy do pobicia, zostało mi 10 skrzynek do otworzenia. 26, 27, 28, 29, 30! Dobra, easy, 5 skrzynek mi zostało, żeby wyrównać rekord. 31, 32, 33, lecę do przodu, tu jest skrzynka. Dawaj, 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 leć, leć, leć tym tokiem. 34, biorę furę, jadę przed siebie, tam widzę, że się skrzynka świeci. Przede mną stoi 35 skrzynka, właśnie ją otwieram i tym samym pobijam, w sumie to nie pobijam, a wyrównuję rekord Kepcia. A więc, żeby go pobić, brakuje mi tylko i wyłącznie jednej skrzynki. Świeci się! Mordeczki! Oj tak, 36 skrzynka, pobiliśmy kolejny rekord świata, już szósty w dzisiejszym odcinku. 37. To mi się podoba, to mi się podoba. Chciałem być kół, wiesz co, ja się nie chcę z tobą bić, bo ja tutaj mam rekord do pobicia. Sojusz, sojusz, dobra. To jest fajny przeciwnik, tak? On rozumie, jaki ja mam cel. 38. Moja ostatnia szansa to te wiatraki. Nice, 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 nice. 40, 39. Co ja gadam, już nie kontaktuję. Tak się podjarałem tą skrzynką, że nie umiałem liczyć. 40 skrzynka. Już się oplułem. 41, 42. Nie wiem, tu mi bzyczy jakaś skrzynka, ale nie wiem, gdzie ona jest. Idę dalej. Tu na dole jest skrzynka. Dawaj, 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 dawaj. 43. 44. Dawaj, do 50. Do 50. skrzynka? Nie wiem, która. 45 chyba? 46? Jeśli się nie mylę. I co? Gówno? Zo? 47? Dawaj, 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 dawaj! 48! Jest! Otworzyłem! Pod koniec już było takie zamieszanie, że nie wiem, czy na pewno dobrze liczyłem te skrzynki. Jednego jestem pewien, że rekord został pobity i to dosyć solidnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i do następnego. Siemano!